Witajcie, kochani, na moim szalonym, nieprzewidywalnym, zupełnie pełnym niesamowitych niespodzianek kanale SG Silvarerum. Dzisiaj będziemy kontynuowali naszą fantazyjną przygodę w kosmosie falarystyki, w galaktyce właściwie. I zaprezentuję dzisiaj Wam porównanie dwóch pagonów najwyższych szarż Wehrmachtu, wojsk lądowych, Herr. Feldmarszałek Wehrmachtu Wojsk Lądowych i generał pułkownik. Tak? Generał Oberst. Pierwszy rzut oka, jak się przyjrzycie, nawet jest różnica w szerokości pagonów, prawda? Tak jak już wspominałem wcześniej, byli różni wytwórcy, nigdy nie należy porównywać, zawsze trzeba uważać, zanim się coś osądzi, oceni i odrzuci. W wypadku generałów stosowano właśnie słynne szterne, zwane też gwoździami. Tutaj mamy piękny przykład tak zwanych mrożonych, ponieważ są posrebrzane w sloganach takich, powiedzmy, czy w wypowiedziach kolekcjonerów używa się określenia, że są jakby mrożone. W wypadku trzech gwiazd mamy generała armii, czyli generała pułkownika, dwóch gwiazd generała broni, jednej generała porucznika, czyli dywizji, i bez gwiazd sama Józefina, to jest generał major. Ale co chciałem właśnie przy tej okazji omówić? Słuchajcie, chodzi mi o taką kwestię, kiedy z tym kolekcjonerem tym rozmawiałem. Uważał, że na wielu znawców czy ludzi interesujących się militariami uważa, że na pagonach Korpusu Generalskiego i Marszałkowskich nie było cyfr pułkowych. Tak? Wydaje się to dosyć logiczne, bo cyfry pułkowe no, podporządkowywały danego żołnierza danej jednostce. Natomiast no, w wypadku generałów no, mamy już do czynienia z dowódcami ogromnych związków taktycznych, strategicznych, w zależności od rangi. Więc ci ludzie nie byli już podporządkowani pułkom, tylko dowodzili całymi korpusami, dywizjami, armiami, grupami armii, jak w wypadku marszałka. Jednakże nie jest tak. Nie jest tak, kochani, ja spotkałem się z wieloma przykładami i są to przykłady z dalszej historii Prus i Niemiec, przykładami z I wojny światowej i wojny francusko-pruskiej, gdzie marszałkowie mieli umieszczony numer pułku pod laskami marszałkowskimi. Wynikało to z tego, że byli związani honorowo, mieli tytuł honorowych dowódców pułków, z których się najczęściej wywodzili, których byli szkoleni jako młodzi kadeci, tak? Takim najlepszym przykładem jest marszałek Gerd von Rundstedt. Proszę zwrócić uwagę, i wielu kolekcjonerów nie wie, znawców historii, że pod jego laskami marszałkowskimi była cyfra 18, liczba 18, czyli pułk 18 pułk piechoty, do którego przynależał, tak? Rundstedt nawet na większości zdjęć nie nosi palm marszałkowskich, tylko nosi tak zwane Litzen, liście, czyli nosi łapki, czyli patki pułkownika. To jest taka właśnie ciekawostka. To pokazuje, jak wyższe szarże pozwalały sobie na dowolną konfigurację i dobieranie różnych elementów umundurowania według własnego uznania, czasami statusu, to zależało od po prostu samego dowódcy wysokiej szarży. No, nikt nie śmiał zwrócić uwagę, prawda, marszałkowi czy generałowi. Także stosowano takie cyfry, słuchajcie, są i u marszałków, i u generałów. Widziałem osobiście zdjęcia, widziałem przykłady, gdzie te cyfry występowały, natomiast mają one wydźwięk honorowy. Natomiast w wypadku no już tych szarż wyższych oficerów czy niższych już rzeczywiście mogło chodzić o podporządkowanie często do danego pułku, chociaż instrukcje Wehrmachtu zniosły oznaczenia, które były stosowane w Reichswehrze czy jeszcze w czasach Kaisera. Chodziło o to, żeby maksymalnie utajnić przynależność żołnierzy, prawda? Bo Niemcy lubili wszystko oznaczać, wszystko porządkować, ale z drugiej strony, jeżeli wróg by widział, kto ma jakie numery, gdzie, no to też służyło to temu, że mógł rozpoznać się szybciej w jednostkach i w asortymencie, że tak powiem,
jaki występował na danej linii frontu, czy w danych okolicznościach bojowych. Tak więc utajniono to. Były numery kiedyś przecież na samych guzikach, też to utajniono, zniesiono. Nie ma tego. Tak? To wychodziło też taniej w produkcji, przy okazji utajniało to po prostu przynależność danych dowódców czy żołnierzy do konkretnych oddziałów. Także chciałem wam tylko właśnie to rozwinąć, przy okazji właśnie zaprezentować, jakie są różnice, prawda? Proszę zwrócić uwagę, Józefina nawet inaczej pleciona, odwrotnie, prawda? Mamy z innej strony, inny wygląd, szersza. Tak więc macie tutaj, kochani, przykład, jak można to wszystko postrzegać, jak można, jak trzeba pamiętać o tym, że świat kolekcjonerski, w tym wypadku omawiany temat falerystyki, czy memorabili z czasu wojny, jest bardzo, bardzo złożony, nie ma schematów, tak? To nie jest super sam, gdzie wszystko wygląda tak samo i musi tak wyglądać, bo takie są standardy. Jeszcze a propos tej rangi pośredniej właśnie między generałem, pułkownikiem, marszałkiem. Na pewno pamiętacie, znacie ten film, gdzie omawiam ten specyficzny stopień generał Oberst in den Rang eines Generalfeldmarschall, czyli generał, pułkownik, czyli ten w randze marszałka. Dziwny stopień, coś jakby pośredniego, coś po środku, tak? No i część badaczy uważa, że też były tam laski marszałkowskie. No ja z moich źródeł jednak wynika, że była tam czwarta gwiazdka. Powinnałem zdać czwarta gwiazdka raczej. Ale i tak tego stopnia nie stosowano. On był na papierze, on był oficjalnie, ale tak naprawdę nie został wykorzystany. Był znany w pierwszej wojnie światowej. No i to było na tyle w tym temacie. Chciałem wam to po raz kolejny tutaj jeszcze lepiej i dokładniej opisać w oparciu o inne szczegóły, w oparciu o porównanie. Dziękuję wam, kochani, za oglądanie. Nazywam się Szymon Gornowicz, to był kanał. Oglądacie mnie na kanale SG Silva Rerum.